łączy ratowników górniczych z piłką nożną? Wbrew pozorom całkiem sporo. Okazuje się, że przedstawiciele tego zawodu często popisują się doskonałą formą na boisku, a nawet występują w piłkarskiej ekstraklasie. Najlepsi z najlepszych zjechali ostatnio do Słuszca, aby rozegrać Mistrzostwa Polski ratowników medycznych w futsalu. Na co dzień wykonują niebezpieczny i wymagający nie lada sprawności zawód, są ratownikami górniczymi. W wolnych chwilach jednak porzucają aparaturę ratowniczą i kopią piłkę. W suszeckich Mistrzostwach Polski ratowników górniczych w piłce halowej udział wzięło 16 drużyn z całego kraju. Tutaj niby to jest zabawa, ale niezwykle wysoki poziom. Ci, którzy mają szansę obserwować to na żywo z trybun, widzą, jakie tu padają bramki, jaka jest zaciętość gry. I rzeczywiście, niektóre spotkania poziomem znacznie przewyższały zmagania nawet zawodowych lig piłkarskich. Ja też jestem ratownikiem, znam wiele osób, wiem, że środowisko ratownicze to byli piłkarze, a nawet nie to, że byli i obecni. Także jak najbardziej piłkarze z ratownictwem są związani. Ich kondycja jak najbardziej przydaje się w ratownictwie. Także to jest ważne. Spodziewaliśmy się tego, poziom wzrasta, powiem szczerze, z roku na rok jest coraz trudniej, naprawdę. W tym roku najlepiej spisali się ratownicy reprezentujący pawłowicką KWK Pniówek. Pokonali oni w finałowym spotkaniu kolegów z KWK Ziemowit 3-1. Bo tu przyjeżdżają te zawodnicy, co grają w Ekstraklasie, w Głogowie czy tam w innych drużynach, to jednak my tylko gramy co niektórzy na boiskach trawiastych, spotykamy się na hali tam od czasu do czasu, no jeździmy po turniejach, tak nam to jakby na razie dobrze wychodzi, no na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze, no Mistrzostwo Polski, no umówmy się, no to całkiem nieźle. Bardzo dobrze, bardzo bym teraz rzekł, no nie ma co gadać, wygraliśmy już kiedyś ten turniej. Bardzo się cieszymy z tego, żeśmy teraz zdobyli mistrza Polski. Brązowe medale wywalczyli ratownicy z zakładu górniczego Sobieski w Jaworznie.